kilku latach przerwy Chełmski Dom Kultury i Klub Tańca Towarzyskiego Takt powrócił do tradycji organizowania ogólnopolskich turniejów tańca towarzyskiego. 6 grudnia do Chełma zawitały pary reprezentujące 15 klubów tańca. Pod patronatem pani prezydent Agaty Fisz zmierzyły się pary taneczne reprezentujące Radom, Lubartów, Kraśnik, Przemyśl, Biłgoraj, Stalową Wolę, Lublin, Zamość, Ostrowiec Świętokrzyski, Białą Podlaskę oraz oczywiście Chełm. Uczestnicy rywalizowali w 18 kategoriach. Z chełmskich par pierwsze miejsca w swoich kategoriach wiekowych zajęli Pola Kunka i Tobiasz Rykała, Karolina Staszak i Janek Huber, Ola Kawka i Szymon Majewski. Dzień wcześniej, 5 grudnia, odbyły się trzecie chełmskie spotkania taneczne HDK Takt 2015, rozgrywane w ramach Małej Ligi Tanecznej, czyli amatorski turniej dla początkujących par. W tej rywalizacji wzięło udział 110 par. Najmłodszymi uczestnikami w tym dniu byli zawodnicy w wieku 4 lat. Wielką niespodziankę dzieciom sprawił Mikołaj, który osobiście stawił się na turnieju, by sędziować zawodników. Po prostu jest świetnie, super atmosfera, super dzieciaki, no i jakby powiedzieć, Mikołaj też jest super. W organizację tegorocznego turnieju włączyło się wiele firm i darczyńców. Ogromnym zaangażowaniem i pomocą wykazali się rodzice dzieci z naszego klubu. Na kolejny turniej tańca zapraszamy pod koniec 2016 roku. Tym razem będziemy świętować 30-lecie powstania Klubu Tańca Towarzyskiego Takt.